Siemano! Jestem Gargamel i jestem wrogiem numer jeden wśród smerfów. Przepraszam. Zostaliście zmanipulowani, zostaliście oszukani... przez smerfa ważniaka! Oglądam sobie tego twojego vloga i myślę, no! Gargamel w końcu się przyznał do błędu, brawo! Brawo! A tu co? Chujowsto! Nienawidzę, jak ktoś silniejszy znęca się nad słabszym. Tak jak ten smurf osiłek. I mam nadzieję, że ten głupi chuj umrze na smurfowego ejca i odpadnie mu kutas w bólach. I zrobi to kurwa w świerdzącym łóżku. Chuj mu w dupę. A teraz pomyśl sobie, jak czuły się inne smurfy, którym chciałeś zniszczyć wizerunek i chciałeś je zjeść, no nie wiadomo po chuj. Po chuj ty je właściwie chciałeś zjeść? Mam wrażenie, że ten smurf ważniak pragnie coś zatuszować i nie mówi wam całej prawdy. Kłamczuszek! Miałem nie odpowiadać, ale ty przeszedłeś sam siebie, podając taki stek bzdur, kłamstw i pomówień! Ale wróćmy do tego kutasa smurfa ważniaka. Mam wrażenie, że ten chuj pedał chciał zatuszować znaki. Proszę bardzo, jeden z nich, zakaz wjazdu, rozpierdzielił na części pierwsze. I co? I głupki kierowca nie będzie wiedział, że tu można wjechać? A właśnie, że będzie wiedział, że tu można wjechać? Będzie, ponieważ jeszcze zostało trochę tego znaku. Następny znak to jest strzałka. Nie zasypał jej śnieg. Ten palant nawet nie wie, że nie będzie padało, bo teraz są roztopy. Mniejsza o to. On myśli, że wszyscy są tacy głupi i nie wiedzą, że ten pierdolony patyk wskazuje północ, bo północ kurwa jest tam, a nie tam. On chciał wszystkich chciał wpuścić w maliny, chociaż malin w zimę kurwa nie ma, ale tam jest północ, kurwa nie wiem gdzie jest północ. W każdym bądź razie normalny kierowca to będzie wiedział gdzie jest północ. Mówisz, że to ja manipuluję smurfami, a to ty nimi manipulujesz. Przecież jak ja mógłbym te znaki zafałszować? Jak mógłbym z tymi znakami manipulować je nimi? Jak ja jestem taki mały, ja nawet bym nie dosięgnął do tego pierdolonego zakazu wjazdu, rozumiesz? Przypierdalasz się do mnie, że za mną stoi napój, który reklamuje. A ja go kurwa nie reklamuję, ja go kurwa po prostu piję. I co, Gargamel? Nie jest już tak kolorowo, jak rzucasz kogoś piłeczką, a ten ktoś potrafi tę piłeczkę odbić? Nie mam willi z magazynem, żeby go trzymać. Powiem ci jedno, zaorałeś się tym filmikiem. Jesteś zaorany. Jesteś przeorem zaoranym. Jak cię kurwa spotkam, to ci połamię te smurfne szkity i nasram na tą niebieską twarz. I powiem ci, Gargamel, jedno. Zła karma wraca. Dokładnie tak. Używasz clickbaitowych tytułów, wszystkich zmanipulowałeś, nie znasz się na drogowych przepisach, nie znasz się na znakach drogowych, kurwa, po prostu nawet nie wiesz jak wygląda znak stopu, nie odróżniasz pasów na przejściu dla pieszych od kurwa zakazu parkowania, jesteś głupim chujem, naprawdę podejrzewam, że nie widziałeś nigdy samochodu, bo jakbyś widział samochód, to byś wiedział przynajmniej jak się otwiera w nim drzwi, a tak to gówno, gówno! Po prostu jesteś naprawdę zerem. Zerem, a zero to jest taki na przykład zakaz wjazdu z czerwoną obwódką, ale ty tego kurwa nie widziałeś. Ty tego nie widziałeś. A zakaz postoju wiesz jak wygląda? A zakaz parkowania? No i co chuju? A na przykład widziałeś kiedyś parkomat? Tak? Myślałeś, że parkomat to jest maszyna do wydawania napojów. A to kurwa wrzuca się po prostu pieniądze i wydobywa się stamtąd bilet do parkowania. A taki, ty jakbyś taki bilet dostał, to byś sobie nim dupę podtarł. Chciałem powiedzieć, bo nie wiedziałbyś co z nim zrobić, a ja bym wiedział i ja się nie dam zmanipulować i nikt się nie zmanipuluje. Nie zmanipuluje się, bo wszyscy wiedzą do czego są bilety do parkowania. Kurwa, rozumiesz chuju? Po prostu wyprowadziłeś mnie tym z równowagi. Naprawdę, ja jestem naprawdę silny psychicznie. Ja przeszedłem szkolenie u papy Smurfa i u Smurfa Lalusia i ja naprawdę mam mocną psychikę. Ale co mają inne smurfy powiedzieć, do których się będziesz dopierdalał? Ty stara kurwo! Ty stara pierdolona kurwo! Czemu nam to robisz? Czemu nam to robisz? Co my ci smurfy zrobiłyśmy? Dlaczego? Nie chcę! Nie!
ale jestem silny psychicznie i to wytrzymam. Mam wrażenie, że sam się... zaorałeś tym... filmikiem. Próbowałem się z tobą skontaktować, wielki pan nie raczył, kurwa, ze swojej chatki nic powiedzieć, kurwa, z krakierem siedzi, rucha tego, kurwa, kota, aż mu wypadają trociny z odbytu i co? I gówno! I nie mogę się z tobą skontaktować przez jakiegoś menadżera, kurwa, ciocie, kurwa, naturę, czy ojca czasa muszę to robić. I ten smerf ważniak tak wami manipuluje, że... Dam ci mordę, klakier! Kurwa, bo cię znowu wyrucham! Żaż mi smutno się robi. Następnym razem zastanów się, czy warto ranić drugiego smerfa dla wyświetleń i subskrypcji. Pewnie, że warto, ty jebany smerfie! O nie! Ty manipulatorze pieprzony! Co to smerfie! Co to smerfie! Ktoś zobaczysz, co to trafi! Starszy pan z rumianą dupą! Papo smerfie! Papo!